Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale recenzja wszystkich czterech zabawek z ostatniego rzutu z McDonalda. Dzisiaj recenzujemy sobie Ultra Kocie, Generał Zadymę, Rexa oraz Przybysza z Planety Duplo. Ja jestem Robert Kamila i zapraszam Was do oglądania. Razem zaczniemy sobie od Przybysza z Planety Duplo. Na początek rozetniemy opakowanie. Mamy samą postać i mamy karteczkę z wszystkimi zabawkami, które pojawiły się i się pojawiły teraz w McDonaldzie. Zobaczmy, jak prezentuje się ta postać. Tak się prezentuje sama postać. Jak widzimy, ma ona żółty kolor ciała, białe cztery zęby wystające z buzi. Ma ona również jedno żółte oko. Z tyłu mamy kolor niebieski oraz jasno-niebieską zapinkę. I w środku mamy układankę postaci, z których możemy złożyć sobie Generał Zadymę, Emeta, Wafla, Batmana, dwóch przybyszy z planety Duplo, Rexa oraz Lucy. Teraz zajmiemy się zabawką Rexa. Odpakujmy ją z opakowania. Mamy samą zabawkę oraz karteczkę z wszystkimi postaciami. Papiery odkładamy sobie na bok i przyjrzyjmy się samej zabawce. Tak się prezentuje nasza zabawka. Jak widzimy, ma ona czarne oczka, brodę, uśmiechniętą twarzyczkę oraz ciemnobrązowe włosy. Z tyłu jest ona granatowa i ma niebieską zapinkę. W środeczku mamy kredkę oraz małe karteczki, na których możemy sobie coś rysować. Tą dwukolorową kredeczką, więc naprawdę bardzo fajna zabawka. Teraz przyjrzyjmy się zabawce Generał Zadymy. Mamy oczywiście karteczkę oraz samą zabawkę, która prezentuje następująco. Jak widzimy, ma ona bardzo długie niebieskie włosy, różową twarzyczkę z uśmiechniętą buzią. Z tyłu jest ona również niebieska. Ma ona taką zapinkę i w środeczku mamy coś w rodzaju układanki naszych bohaterów. I z tego wszystkiego możemy sobie ułożyć Lucy oraz Emeta. Na sam koniec otworzymy sobie zabawkę Ultra Koci. Tak się prezentuje nasza zabawka. Jak widzimy, ma ona czerwony rożek, bardzo wkurzoną twarzyczkę z bordowymi oczami. Z tyłu jest ona czerwona. Ma również brązową zapinkę. Zobaczmy, co będzie w środku. A w środku mamy kredkę. Oraz karteczki, na których możemy sobie rysować i kończyć różne rzeczy związane z filmem Lego Przygoda 2. Tak więc również bardzo fajna zabawka. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Również bardzo Wam dziękuję za wbicie 100 subskrypcji na moim kanale. Oczywiście będzie specjał
A ja Wam jeszcze raz dziękuję. Wpadajcie również na mojego Facebooka pod nazwą Kamil Knabel i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!